Akademicy do Małopolski nie udają się w roli faworyta, ale szanse na zwycięstwo mają spore. Krzanowski MTS do tej pory wygrał tylko raz. W pozostałych spotkaniach dzielił los zielonogórzan i przegrywał. Zespół trenera Mariusza Kwiatkowskiego przełamał serię porażek, zdobywając w ubiegły weekend punkt w Ostrowie Wielkopolskim. Beniaminek pierwszej ligi zremisował z Ostrowią po 31. Do celu nieraz dąży się małymi krokami, ale szczypiornistom AZS-u jest potrzebny duży i pewny, który pozwoli na ucieczkę z miejsc zagrożonych spadkiem. To zdecydowanie najwyższy czas na pierwsze zwycięstwo biało-zielonych na zapleczu ekstraklasy. Akademicy w pierwszej lidze nie cieszyli się z kompletu punktów od 19 marca 2011 roku. Wtedy na wyjeździe pokonali uniwersytecki zespół z Bydgoszczy. Czy i teraz mecz na terenie rywala zakończy się dla zielonogórzan szczęśliwie? Mecz AZS-u Zielona Góra w Chrzanowie w sobotę o godzinie 18:00.